wygląda jak statek kosmiczny, który tam wylądował i wbił się w ziemię. Były to zlecenia dla uznanych architektów. Była to inwestycja, którą można porównać do takich obiektów jak Gdynia. Ruletka, karty, w każdym razie to było kasyno. Kto nie wie, co to jest dyrekcja, to na pewno się nie urodził w Chełmie. Może by coś zwiedzał i to wyrywkowo.